W dzisiejszym filmie zobaczycie dekoracje, ozdoby, akcesoria, a także rzeczy nowe i walentynkowe, jakie kupić można w sklepie Pepco. Jeśli jesteś tu nowy, zostaw obserwację, aby być na bieżąco z następnymi nagraniami. Możesz też udostępnić ten film, jeśli uważasz, że komuś mógłby się spodobać. Zostaw łapkę w górę, jeśli któraś z rzeczy widocznych w nagraniu spodobała Ci się. Dziękuję za wszystkie pozytywne komentarze i zapraszam do oglądania. Na półkach sklepu Pepco znaleźć możemy coraz więcej rzeczy wiosennych, a od niedawna także na walentynki. Pojawia się także dużo sztucznych, dekoracyjnych roślin. Tego rodzaju dekoracje dostępne są w różnych szklanych i ceramicznych doniczkach. Wybierać można pomiędzy mniejszymi lub większymi sztucznymi roślinami. Taka jak ta, którą właśnie widzicie, ma wysokość 90 cm i kosztuje 40 zł. Wśród nowych rzeczy są także nowe obrusy w wiosenne kwiatowe wzory. Ten ma wymiary 140 i 180 cm, kosztuje 25 zł. Wśród wielu rzeczy do domu znaleźć możemy również poszewki na poduszki w jednolitych kolorach. Na przykład taka za 10 zł o wymiarach 45 i 45 cm. Tego rodzaju poszewka dostępna jest w kilku kolorach. Poszewki obok w kolorze miodowym i beżowym mają te same wymiary, kosztują 15 zł. W wiosennej kolekcji Ethnogarden są kilkukolorowe, okrągłe, mniejsze i większe kosze. Tak wygląda jeden z większych koszy z uchwytami. Cena średnich rozmiarów kosza to 30 zł. Tak prezentuje się mniejszy z koszy za 20 zł w bardzo podobne wzory w tych samych kolorach. A oto największy z tego rodzaju koszy, który kosztuje 40 zł. Wymiary podane są powyżej cen. Kupić możemy również metalowe koszyki bez uchwytów, mniejsze lub większe, które dostępne są w różnych kolorach. W tym sklepie Pepco znalazłam te kosze w jednym kolorze. Mniejszy kosztuje 12 zł. Większy metalowy kosz kupić możemy za 15 zł. W sklepie Pepco są również i takie okrągło-kwadratowe kosze. Takie jak te znalazłam w jednym rozmiarze. Każdy z tego rodzaju koszyków kupić można za 7 zł. A teraz przejdźmy do dekoracji i akcesoriów walentynkowych. Jedną z wielu rzeczy są ramki z walentynkowym napisem. Znajdziemy ramki mniejsze i większe, z różnymi napisami. Mniejsza kosztuje 5 zł i ma wymiary 10 i 15 cm. Większa ramka w kolorze złotym z innym walentynkowym złotym napisem ma wymiary 15 i 20 cm, kosztuje 8 zł. Wśród rzeczy walentynkowych jest również zestaw zawierający dwie kaczki w różnych wzorach. Zestaw kosztuje 5 zł. Wśród walentynkowych dekoracji jest również niewielka walentynkowa poduszka w kształcie serca. Cena poduszki to 10 zł.
Są również walentynkowe maskotki w dwóch wzorach. Każda z widocznych teraz maskotek kosztuje 20 zł. Na walentynki kupić możemy w sklepie Pepco również sztuczne kwiaty, czerwone róże. Taka jak ta kosztuje 3 zł i ma wysokość 38 cm. Bukiet składający się z kilku sztucznych róży kosztuje 8 zł. Bukiet ma wysokość 25 cm. Wśród rzeczy walentynkowych w sklepie Pepco znajdziemy dwa rodzaje okularów. Każde z okularów mają kształt serca i kosztują 5 zł. Takie okulary przeciwsłoneczne mają różowe ramki w kształcie serca. Są również okulary takie jak te, plastikowe, całe w kolorze czerwonym. Poza okularami kupić możemy zawieszki na klucze dla dwojga. Jest na przykład zawieszka w kształcie pasujących do siebie puzli. Zestaw kosztuje 5 zł. W tej samej cenie są zawieszki w kształcie serca i kluczyka. $5 kosztuje balon w kształcie serca o wysokości 81 cm. W tej samej cenie jest zestaw zawierający 8 balonów z konfetti w środku w kształcie różnokolorowych serc. W tym prezentowym pudełku znajduje się świeca zapachowa w kształcie serca o zapachu mrożonych jagód. Świeca kosztuje 10 zł. Na walentynki kupić możemy również ceramiczne pudełka w kształcie serc z kwiatowymi dekoracjami oraz motylem na pokrywce. Pudełka dostępne są w kolorze białym oraz jasnoróżowym. Każde z nich kosztuje 7 zł. Nowością w sklepie Pepco jest również ten oto walentynkowy koc. Koc ma wymiary 150 i 200 cm, kosztuje 35 zł. Związany dekoracyjną wstążką w sam raz nadaje się na prezent. Wśród akcesoriów walentynkowych znajdziemy zestaw zawierający 15 serwetek. Komplet kosztuje 5 zł. Jest również taca do serwowania w kształcie dwóch serc, mniejszego i większego. Deska kosztuje 35 zł. 5 zł kosztuje walentynkowa opaska na głowę z dwoma sercami na sprężynkach. W sklepie Pepco za 5 zł kupić możemy również walentynkowe kartki na życzenia. Kartki znajdziemy w wielu wzorach. Są również walentynkowe naklejki, które jak większość rzeczy na walentynki w sklepie Pepco kosztuje 5 zł. Są również pudełka na prezenty walentynkowe. Pudełka dostępne są w różnych rozmiarach. Mniejsze kosztuje 4 zł. Większe w tym samym wzorze kupić możemy za 6 zł. Zapraszam do obejrzenia następnych oraz poprzednich filmów, do których linki znajdziecie w opisie tego nagrania. Dziękuję za obejrzenie filmu.